Dzień dobry, Jacek Pożycki, goście OX.pl. Przed chwilą sobie graliśmy, a teraz sobie siedzimy. Karol Przeworski i Grzegorz Korzec, albo Grzegorz Korzec i Karol Przeworski. Piłkarze. Cześć. Cześć. Jak długo trenujecie razem? Albo jak długo się znacie, a później pewnie jakieś treningi? To zaraz dojdziemy do wielu rzeczy. Myślę, że znajomość od wielu lat już jest. 10, 15? 5? 15 nawet, tak? Tak. Ale to była taka dalsza znajomość, można zgadza powiedzieć. Się. Natomiast od roku 2016, sierpnia. Myślę, przerodziło się to już może i nawet w przyjaźń. Więc na pewno bardzo się cieszymy, że mogliśmy gdzieś wspólnie, teraz mogę to powiedzieć, robić to, co jest dobre. Przede wszystkim dla dzieciaków, ale my z tego też mamy olbrzymią frajdę i to warto powiedzieć. Czyli tak, bo macie tutaj logo, najpierw skupmy się na Piaście, tak? Natomiast gdybyście mogli wytłumaczyć, bo mamy sytuację w Cieszynie jaką? Są dwa kluby, jak to wygląda? Tych klubów czy też szkółek, jeżeli chodzi o piłkę nożną, jest więcej niż nawet dwa. Mhm. My jesteśmy trenerami Cieszyńskiego Klubu Sportowego. I tym zajmujemy się, można powiedzieć, na co dzień, czyli pracą z dziećmi z grup przedszkolnych. No właśnie, bo już Karol powiedział o pracy z dziećmi. Tak, tak. Co robicie? Trenujecie dzieciaki, tak? Tak. Na przyszłych Piątków, Lewandowskich i innych, tak? Oby taką mamy nadzieję, aczkolwiek na tym etapie nauczania ciężko jest komuś wywróżyć tą karierę. No. Dużo jest chętnych? Ja nie ukrywam, że można powiedzieć, że podział naszych ról jest, w cudzysłowie powiem teraz, kiedyś jeden z rodziców powiedział, że on dostrzega nas i postrzega nas jako, w cudzysłowie podkreślam, pana Zbigniewa Bońka i trenera Adama Nawałkę, więc nie ukrywam, że kwestie tutaj jakieś organizacyjne to są kierowane w moją stronę. Oczywiście ja także na zajęciach gdzieś tam wspieram trenera Grzegorza, razem prowadzimy te treningi, ponieważ w tych grupach najmłodszych ważne jest to, aby gdzieś koncentrować się możliwie na każdej osobie, na każdym dziecku. Natomiast gdzieś tutaj prym, jeżeli chodzi o prowadzenie tych zajęć, to wiedzie trener Grzegorz. A jeżeli wracając do Twojego pytania, to tak, zainteresowanie jest olbrzymie. Nie ukrywam, że nawet nie z roku na rok, ale z kwartału na kwartał jest tych dzieci coraz więcej. I co, po prostu się mogą zgłosić do Was? Mogą się zgłosić, mogą zadzwonić, czy to bezpośrednio na numer podany do koordynatora, trenera Karola, czy też przez facebookowy fanpage. No, nawiązując... Akademia Sportowych Nawyków, tak? To jest to? Witamy. Karol Przeworski, Grzegorz Korzec. Jesteśmy trenerami z pasją, wiedzą i doświadczeniem wśród najmłodszych dzieci. Zapraszamy do obejrzenia filmiku promującego naszą akademię. Nadrzędnym celem naszych zajęć jest kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych, a także poprawa zdolności motorycznych wśród najmłodszych. Akademia Sportowych Nawyków! Akademia Sportowych Nawyków to jest takie nasze nowe dziecko, które powstało właśnie z doświadczeń, które tutaj prowadziliśmy na treningach piłkarskich. Wiesz, generalnie jest tak, że wszystkie dzieci lubią ruch, lubią się ruszać, natomiast nie zawsze, gdy pojawia się element piłki nożnej, są one już zainteresowane, aby dalej gdzieś w tym uczestniczyć. Dlatego nasza akademia bazuje przede wszystkim na ruchu, na ćwiczeniach ogólnorozwojowych, na motorycznych. A kolejnym elementem także, który skłonił nas do tego, żeby stworzyć to dzieło, tą naszą Akademię Sportowych Nawyków, był fakt, że pracując tutaj na treningach piłki nożnej, widzimy, że nie jesteśmy do końca w stanie skupić się bardzo, bardzo mocno i dogłębnie na tej podstawie, czyli na tej motoryczności, ponieważ my musimy także rozwijać te dzieci piłkarsko, tak? Dlatego te ćwiczenia są też takim dodatkowym elementem, jeżeli chodzi o wszystkie dyscypliny sportowe. Ponieważ i w siatkówce, i w koszykówce, i w każdej dyscyplinie sportowej, czy w każdym sporcie indywidualnym, no ta motoryczność, ta motoryka jest podstawą wszystkiego. I właśnie stąd gdzieś pomysł na taką akademię. Czyli nie musi być ktoś piłkarzem później, po prostu chce się rozwijać, chce ćwiczyć, chce być sprawnym fizycznie, może się do Was zgłosić. Tak, jest jakiś limit wiekowy? Docelowo na początku był to przedział od 6 do 9 roku życia. Jeżeli mówimy teraz o akademii to też warto rozgraniczyć, prawda? Bo mamy gdzieś klub, pracujemy gdzieś w klubie piłkarskim, notabene
muszę też powiedzieć kilka słów na temat tego klubu, który naprawdę jest prowadzony w taki sposób, że bycie tutaj, bycie częścią tego klubu napawa nas wielką dumą. Gdzieś w przeszłości, wiem jak to tutaj u nas wyglądało, że gdzieś pewne sprawy, przede wszystkim organizacyjne, nie do końca były dopięte tak, jak być powinny. Natomiast dzisiaj gdzieś pod wodzą Ireneusza Jelenia, który jest prezesem naszego klubu, a także działaczy, którzy naprawdę zostawiają tutaj serducho jest wszystko tak, jak być powinno. I warto też wspomnieć o panu Arkadiuszu Rzesińskim, naszym koledze, trenerze, który spina to wszystko, jeżeli chodzi o kwestie sportowe, prawda? Bo to też jest ważne, że działacze działaczami, pewne rzeczy trzeba organizować, natomiast piłkarsko to też wszystko musi być na jak najwyższym poziomie, dlatego gdzieś Arkadiusz Wiesiński jest osobą, która na pewno bardzo dużo wnosi, jeżeli chodzi o jakość stricte sportową. Dlatego tak jak mówię, no dwa słowa trzeba powiedzieć, bo myślę, że jeszcze w Cieszynie nigdy nie było aż tak profesjonalnie prowadzonego klubu pod względem zarządzania nim, a także pod względem sportowym. Tak. Za tym stoją nie dwaj trenerzy, tylko grupa ludzi, tak jak Karol powiedział, i trenerzy, i działacze, i sympatycy, i nasz prezes. No i wy chyba też tworzycie taki zgrany duet trenerski, tak? Czy nie? Ja myślę, się wyłamujecie? Że gdyby tak nie było, to myślę, że pomysł tej akademii, wspólna praca, kontynuacja tej pracy w duecie trenerskim, to w ogóle nie byłaby osiągnięta, a jednak sobie trzeba powiedzieć, że bardzo szybko się dotarliśmy, o ile to jest dobre słowo. Tak, i uzupełniacie, mówię, się nawzajem. Uzupełniamy, tak? Się. Jesteśmy też, można powiedzieć, troszeczkę przeciwieństwami, a jak to mówią, to te przeciwieństwa się też przyciągają. Także ja mogę tu powiedzieć, że w towarzystwie Karola, czy podczas treningów, czuję się bardzo, bardzo swobodnie, bardzo pewnie, on mi pomaga. Tak jak mówię, no, to za jego namową tu jestem, więc mogę mu tylko podziękować, że załatwił mi tutaj możliwość pracy u jego boku w świetnych warunkach. Myślę, że wypada to kontynuować jak najdłużej. No, nie lubię przewidywać, co będzie za miesiąc, za rok, ale póki jest dobrze, bardzo dobrze, to czemu by tego nie robić dalej? Powiedzieli, że się uzupełniacie i... Dobra, to jakie cechy ma trener Karol, których ty nie masz, albo jakie cechy ma trener Grzegorz, których ty nie masz? Karol ma zdecydowanie większy zasób słownictwa i to popularnie gadane. No ja jestem bardziej głowa na dół, żeby to wszystko rozłożyć, jednak Karol, to też jest ważne, żeby mieć kontakt z rodzicami, bardzo dobry, no ja tego nie mam. No już wiadomo, no podejście do tych dzieciaków, myślę, że jest na podobnym poziomie. Pełni rolę koordynatora, tak powiedział. Jest niesamowicie sumienny, rzetelny, odpowiedzialny. Rodzice to też wiedzą. Masz przygotowaną taką wiązankę cech dobrych i... Myślę, że mam dużo. Dobra. Także proszę mi wierzyć, że rodzice to doceniają, że wszystko jest na czas, wszystko jest w danym miejscu, tak jak być powinno. Nie było za te prawie 3 lata sytuacji, że ktoś nie dostał jakiejś informacji o przenosinach z boiska na salę wskutek na przykład gorszej pogody. Właśnie, słuchajcie, co robimy, bo może się przeniesiemy jednak tam, czy nie? Czy czekamy... Tak? To co? Dogrywamy tu, tak? A ja myślę, że... Tak? Dobra. My jesteśmy nauczeni do takiej pogody, więc ja ciebie także zachęcamy. Tak, bardzo się cieszę, że mogę w deszczu tutaj prowadzić. Trochę wytrwałości, tak. Nauczę się trochę wytrwałości. Nie jesteśmy z cukru, jak to często powtarzamy w naszej pracy. Tak, bardzo dobrze. Jeszcze kończąc, uważam, taką największą cechą wspólną to jest to, że nigdy ze sobą nie rywalizowaliśmy. Aha. To jest rzadko spotykane moim zdaniem, jak obserwuję kolegów, znajomych, też trenerów, też po jakimś tam fachu, że jednak w tej pracy ktoś chce być tym guru, chce się wywyższyć, chce się pokazać, chce na siłę zobrazować, jakie on to ma mocne strony, u nas czegoś takiego nie było. U was nie ma takiej niezdrowej rywalizacji, tak? Ja myślę, że przede wszystkim wynika to naprawdę z takiego naturalnego podziału ról. Wiemy, za co odpowiadamy, wiemy... To Karol, za co ty odpowiadasz? Za gadane tylko i kontakt nie, z rodzicami? Nie, absolutnie. No, ja odpowiadam przede wszystkim za te sprawy organizacyjne, tak? Które są równie niezmiernie ważne. Natomiast na samym treningu ja oczywiście tak samo gdzieś wspieram trenera. Dzielimy się tymi ćwiczeniami. Trener prowadzi troszeczkę ćwiczeń, troszeczkę ja prowadzę. No tak jak mówię, gdzieś jeżeli chodzi o te sprawy treningowe, uzupełniamy się, ponieważ jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, ja sam mogę sobie na to pozwolić, jestem w stanie sam te wszystkie sprawy, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć, bo
bo to nie jest dla mnie jakieś duże wyzwanie. Natomiast jeżeli już mówimy o treningu małych dzieci, o grupie 3-4 latków, to nie ma takiej możliwości, żeby trener sam w pojedynkę był w stanie poprowadzić zajęcia z 12-13 dzieciaczkami w wieku 3-4 lat. No, nie ma takiej możliwości. Musimy razem gdzieś siebie wzajemnie wspierać, nawet w tym wiązaniu buta, tak? Które też jest ważne. Jeden wiąże, drugi prowadzi trening. Musi no, tak żeby być, no, nastąpiła efektywność, tak jak Karol. Nie możemy czekać. Nie, w treningu nie może być przerwy. Dzieci cały czas muszą być zaangażowane we wszystko. Proszę Państwa, oni mają tyle zalet, że aż się zastanawiam, no proszę. Dobra, to wymieńcie jakąś wadę może. Znacie jakieś wady swoje i jesteście w stanie o nich opowiedzieć, czy średnio? Moje, nasze? No. No, znaczy, albo znaczy możesz powiedzieć coś o wadach Karola, a Karol na pewno nie poznał znaczy, ci ja swoje wady znam jak najbardziej. A jakąś jedną możesz wymienić? Czy nie chcesz o niej mówić? Nie, no ja myślę, że mógłbym wymienić. Myślę, że czasami jestem zbyt ambitny, a wiemy, tak, że ta ambitność czasami jest gorsza. No tak, nie czasem wiem, tak. Czego, natomiast jeżeli chodzi o trenera Grzegorza, osobiście nie jestem w stanie wymienić żadnej negatywnej cechy w jego charakterze. Być może gdybym był z nim troszeczkę więcej czasu w trakcie dnia, w trakcie takiego... Zadzwonimy do żony, bo wiem, że masz żonę, więc tutaj zapytamy o całą listę wad. Myślę, że troszeczkę myślę, że są rok się po ślubie, znajdzie. A, to jeszcze tych, na tyle, tak dużo, tak? Aha. Ale niektóre na pewno odkrywa. No a ja trener mogę... Karol ma jakieś wady? Dużo czasu ze sobą spędzamy, czasu popołudniowego, ale tak jak mówię, nie, dla mnie jako trener, jako koordynator, jako wspólnik Akademii Sportowej Nawyków, nie dostrzegam ich, nie można tego nazywać wadami, to że czasem mamy inne zdanie, moim zdaniem to jeszcze poprawia tą współpracę. Mhm. A co robicie poza piłką? Bo chyba nie jesteście tutaj na tym boisku cały czas, tym bardziej, że leje, czasami śnieg pada. Co robicie poza piłką? Tak, w ogóle w nawiązaniu do tego, że było śmiesznie, to prawda jest taka, że raczej my też nie trenujemy na tym tutaj, polsku trawiastym, tylko na tym tam za ścianą. Tak. A w ogóle gdzie jesteśmy? Powiedzcie wszystkim, którzy znają Cieszyn, niektórzy... Jesteśmy na boisku trawiastym pod Wałką, w Cieszynie. Tak, jest piękna, słoneczna pogoda, zresztą tak, długo czekaliśmy na nią. Majowa, prawda? Tak, to jest taka majowo-czerwcowo-lipcowa nawet, tak. Zahaczamy o listopad dzisiaj. Co robicie poza piłką? Poza piłką... No ja mogę powiedzieć, że całe życie obecne poświęcam, zajmuję się sportem, bo jestem nauczycielem wychowania fizycznego w jednej z cieszyńskich szkół i jeszcze pracuję przy właśnie szkole, w której pracuję na Orliku, czyli na kompleksie boisk sportowych jako animator czasu wolnego. No i jeszcze znajdujemy czas na pracę w Cieszyńskim Klubie Sportowym jako trenerzy plus nasza Akademia Sportowych Nawyków. Która... Karol, a ty tylko piłka? Nie, absolutnie. Jakby była tylko piłka, ciężko by było też podróżować. Mhm. Dlatego oczywiście Akademia. No i firma Avicolt. Jest to bardzo, ale to bardzo fajna firma. Ja sobie zdaję sprawę, że gdzieś moje szefostwo może znaleźć ten filmik w internecie, ale to zupełnie nie o to chodzi. Ja już w życiu troszeczkę tych prac miałem. Jestem człowiekiem, któremu jeżeli praca nie odpowiada, naprawdę szukam czegoś innego. Przede wszystkim ja w pracy też muszę odczuwać spory komfort. Komfort taki, że wstając rano, otwieram oczy i mówię, cieszę się, że idę do tej pracy. I właśnie teraz nareszcie, po kilku latach takiej tułaczki od jednej pracy do drugiej, to też nie chodzi o to, że nie jestem osobą, która nie lubi pracować, bo jestem pracowity. Natomiast tak jak mówię, te aspekty musiały być zachowane. Dzisiaj mogę powiedzieć, że znalazłem tą pracę. Znalazłem przede wszystkim pracodawców, którzy, nie chcę mówić, że są dla mnie jak rodzina, natomiast jako bliscy znajomi. I nie ukrywam, że także dzięki nim mogę się rozwijać tutaj z trenerem na tej płaszczyźnie sportowej, ponieważ wiadomo, jeżeli się pracuje na etacie, to te godziny są ramowe i czasami ciężko pewne rzeczy załatwić, natomiast w moim przypadku naprawdę moi pracodawcy są bardzo łaskawi i także cieszą się z tego, że coś tam robię, co w moim mniemaniu jest fajne, tak? Prowadzenie, rozwijanie gdzieś tam tych dzieci, w jakiś sposób nakierowywanie ich na dobre tory, bo sport jest świetnym torem. Tak? A nie żałujecie, przepraszam, że Cię przerywam, a nie żałujecie, że nie jesteście czołowymi piłkarzami gdzieś grającymi w Warszawie i nie występujecie w reklamach i zarabiacie mnóstwo pieniędzy? Nie jest to tak, że mieliście kiedyś na początku swojej drogi sportowej takie plany i marzenia bycia właśnie? Ja myślę, że oczywiście, chyba jak każdy młody chłopak, który zaczyna grać w piłkę nożną,
ma swoich idoli, ma swoje autorytety, ma swoje cele, krótko bądź długoterminowe. A twój idol? No właśnie tu jest problem. Dużo osób mi zarzuca, że trener, że były zawodnik, a nie ma ulubionego klubu, nie całuje herbu, nie identyfikuje się żadnym zespołem, żadnym piłkarzem, co jest prawdą. No jeżeli miałbym już tu wymienić dwa nazwiska, to będą angielskie Michael Owen i Steven Gerrard. To byli zawodnicy, szczególnie Gerrard, gdzie jego waleczność, jego sposób poruszania się po boisku, troszeczkę się z nim chciałem identyfikować. A wracając do tych marzeń, bo to już jedynie w sferach marzeń możemy teraz zostawić tą naszą karierę. No chyba były jakieś błędy młodości, niedociągnięcia, gdzie nie poszło. Myślę, że Karol też może powiedzieć, że mogło się to inaczej potoczyć, u mnie tak samo. Niewykorzystane sytuacje, może brak szczęścia, może brak... Ale chyba jesteś zadowolony z tego, co robisz, tego, nie? Co robię, tak, jestem przede wszystkim zadowolony, tak, nie myślę o tym. No, ja uwielbiam to, co robię, robię to, co uwielbiam, także to nie jest tak, że z tyłu głowy mam, że może mógłbym jeszcze spróbować. No, to jest chyba już za późno i faktycznie trzeba się skoncentrować na tym, co sprawia nam przyjemność. Jeżeli z tego i robicie coś dobrego dla innych, dla młodych, nie? Myślę, to jest, że też tak. Chyba... tak, tak, widząc radość tych dzieci, tych 3-4-latków, którzy z wielkim entuzjazmem wybiegają z samochodu, to nie jest na zasadzie, że to rodzic prowadzi to dziecko na siłę, tylko samo dziecko już nam macha, krzyczy do nas, woła, od razu chce nas To jest takie inne od tego siedzenia na Instagramie, na tych wszystkich rzeczach, które kiedyś w przyszłości dzieciaki będą robić, że na początku daje się im taką perspektywę pracy grupowej na zewnątrz, jest to sport, tak? Co później skutecznie może odciągać ich od tego, co. Proszę mi wierzyć, że dużo właśnie rodziców już przychodzi argumentując tak, że no nie może sobie do końca poradzić z tym, że dziecko już zaczyna mówić o smartfonach, o tabletach, bo gdzieś zauważyło, czy ma starszy kuzyn, kolega, koleżanka i właśnie chcą w nim zaszczepić ten sport, żeby w przyszłości nie uprawiał tylko e-sportu, ale również wychodził na boisko i wiedział, co się na tym boisku robi, prawda? Proszę Państwa, my na pewno nie uprawiamy e-sportów. My jesteśmy na boisku, ten deszcz jest prawdziwy. Karol, powiedz jeszcze, czy Ty masz jakiegoś idola sportowego albo w ogóle? Dobrze, z racji tego, że byłem bramkarzem, moim idolem był Jerzy Dudek. Przede wszystkim dlatego, że był człowiekiem niezwykle, ale to niezwykle sumiennym. I dawał ludziom dużo radości. To też jest bardzo ważne. Tak? Słuchajcie, waszym marzeniem chyba jest granie w piłkę właśnie w takiej pogodzie. Ja w takim razie zostawiam was, bo całe boisko jest dla was. Ja myślę, że się tutaj odpowiednio rozpada jeszcze. To w takim razie widzimy się w następnym odcinku, może. Przyjdę zobaczyć, jak pracujecie z tymi młodszymi. No i bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli Karol Przeworski i Grzegorz Korzec. I do zobaczenia na boisku. Jeżeli ja spójrzę jeszcze tak? Ostatnie słowo, nie jesteśmy z cukru, pamiętamy o tym i taki deszcz nikomu nie przeszkadza. Oczywiście, że tak. Nasze kamery również się cieszą. Tak jest. Dziękuję. Do widzenia. Dzięki.